Mariola Szczypiń po 2 latach pracy złożyła rezygnację ze stanowiska podlaskiego kuratora oświaty i przyjęła propozycję pracy w Centralnym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. W miniony piątek pożegnała się z podległymi pracownikami kuratorium. Wojewoda Podlaski zapowiedział już ogłoszenie konkursu na szefa kuratorium. Do czasu wyłonienia go obowiązki podlaskiego kuratora pełnić będzie dotychczasowa zastępczyni Marioli Szczypiń Bożena Dzidkowska. Mariola Szczypiń obejmie funkcję dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, placówka praktycznie jest już gotowa na jej przyjęcie. Jak udało nam się ustalić, MEN przygotowało nową koncepcję doskonalenia nauczycieli i to jej wdrożenie będzie zasadniczym zadaniem Marioli Szczypiń. Dotychczasowa kurator ma ogromne doświadczenie w pracy edukacyjnej, ale nie sposób też pominąć jej sprawność i wynikające z niej osiągnięcia z zakresu organizacji oświaty. Ostatnie 2 lata na stanowisku kuratora były niezwykle trudne. Wprowadzana była systemowa reforma oświaty i z tego zadania wywiązała się znakomicie, twierdzą jej przełożeni. Do szczególnych osiągnięć ona sama zalicza wdrożenie w województwie podlaskim zupełnie nowej koncepcji nadzoru pedagogicznego.